15-letnia Klaudia Szymaniak jest uczennicą gimnazjum. Od dziecka choruje na astmę. Jakiś czas temu doszło do zaostrzenia choroby. Lekarze zdecydowali o innej metodzie leczenia, a Klaudia na 3 miesiące opuściła szkołę. Niestety, skutkiem ubocznym zaleconej przez lekarzy terapii jest znaczny przyrost wagi. Szczupła dotychczas Klaudia przytyła 20 kg. Dziewczyna nie akceptuje swojej nowej figury. Przed wyjściem do szkoły przymierza kolejne ubrania. Te ładniejsze okazują się za małe. Klaudia jest skazana na założenie obszernej spódnicy. Nie, po prostu masakra. Jestem obrzydliwa. Kiedyś przed tą kurazją byłam szczupła i wszyscy mnie lubili. Teraz niby nie mam duszności, ale wszyscy się mną brzydzą. Wszyscy mną gardzą. Ja się sobą brzydzę. Jestem wielka jak słoń. Od powrotu Klaudii do szkoły minęło kilka dni. Dzięki indywidualnemu tokowi nauczania dziewczyna nie ma zaległości w nauce. Niestety jej nadwaga sprawiła, że ma problem z nadrobieniem zaległości towarzyskich. Nie było nic lepszego. Siema, a ty nie powinnaś przypadkiem pedałować na siłowni? Wierz mi, przydałoby się. Odwal się, Zocha. Wiesz co, to raczej tobie się powinno troszkę odwalić. Od razu by się powietrze oczyściło. Mogłabyś przestać? Wiesz, że Klaudia była chora. Ta, jasne. Z niczego się to nie wzięło. Moja rada, mniej żreć. Powinnaś to sobie dużymi literami na czole wypisać. Zmieści się. Ale ja właściwie nie w tej sprawie. Sylwia, idziesz na imprezę do Maćka? Do Maćka? Do Maćka, do Maćka. To co, idziesz czy nie? No zobaczę. Oj, no dalej, przecież na tej imprezie będą wszyscy. No, może z jednym małym wyjątkiem. Oj, przepraszam, wcale nie takim małym. No dobra, zastanów się jeszcze. Pa! Cześć, Maciuś. Siemanko. I co, ogarnąłeś muzykę na imprezę? Wszystko załatwione. O, to ekstra, jakieś jedzenie? Wszystko jest. Super. Wiesz, co jest najgorsze? Że oni wciąż powtarzają, że jestem gruba. Wiem to i bez ich pomocy. Nie przejmuj się. To tym paki, gadają byle gadać, znudzi im się. Łatwo ci mówić, nie przejmuj się. Jesteś ładna i szczupła, ja co? Jestem tłustym, obrzydliwym słoniem. Nie mów tak, wiesz, że to nie twoja wina. Jak mam tak nie mówić? Nawet Maciek tak myśli. Maciek, proszę cię, to, że jest miły i przystojny, to wiesz, tak naprawdę to pustek. On wcale nie jest pustakiem. Maciek od zawsze mi się podobał. Bardzo cieszyłam się, że wracam do szkoły po chorobie. Miałam nadzieję, że coś się między nami zmieni. Ale jest jeszcze gorzej. Teraz mnie nawet na imprezę nie zaprosił. A wszystko dlatego, że jestem gruba. Szczerze? Maciek? Dla mnie to pusty bajerant. Wodzi wszystkie laski za nos. Jak Klaudia mogła się w nim zabujać? To chyba jasne, że Maciek nie zaprosił Klaudii na imprezę. Jakaś selekcja musi być. Osoby, które nawet nie mieszczą się w drzwi, po prostu nie mają tu wstępu. Klaudia nie radzi sobie z odrzuceniem w szkole. W dodatku chłopak, w którym się zakochała, w ogóle nie zwraca na nią uwagi. No jak tam było? No spoko. A co z tym obozem? Stary, nic z obozu, jak będę miał na koniec jedynkę z chemii. Nie możesz tego poprawić jakoś, przecież każdy może. No co ty, mam same lachy na koniec. No właśnie widziałem 3 razy w tygodniu, się pytała. Sorry, muszę odebrać. Spoko. No siema, co tam? Maciek, jak chcesz, to ci pomogę z tą chemią. Naprawdę? Tak, nie ma problemu. No dobra, no to dzięki. To się odezwę. W kontakcie. Klaudia kiedyś, no była fajna. Ale teraz jak wygląda, to jakaś masakra. W ogóle była jakaś mokra. Fuj. Kurczę, w końcu się do niego odezwałam. Aż mi się gorąco zrobiło, ale umówiliśmy się. Chyba. On mi się naprawdę coraz bardziej podoba. Po rozmowie z Maćkiem Klaudia jest szczęśliwa. Trudno jej ukryć swoje uczucia. Ma nadzieję, że niedługo dojdzie do naukowego sam na sam. No pewnie, że tak. A co ty tak się cieszysz? A, takie tam. No mów, mam to z ciebie wydusić? Umówiłam się z Maćkiem. Żartujesz? No kiedy? Prawdę. Dzisiaj rano w szatni na korki z chemii. A, no to w sumie to żadna randka. To będzie randka. Ej, no to fajnie, to wiesz co? To może chodźmy na zakupy. Nie, nie, wiesz co, nie mam ani nastroju, ani kasy w ogóle. Siemano. Cześć. Słuchaj, Klaudia, sorry, że dopiero teraz ci to proponuję, ale chciałabyś może wpić do mnie na imprezę. O której? No tak koło 8, ale chcesz, może wpić kiedy chcesz. Pewnie, dzięki za zaproszenie. Tak? No dobra, to widzimy się na imprezie. Cześć. No to chodź, idziemy na ten zakupy. Nie mogę w to uwierzyć, że Maciek zaprosił mnie na imprezę. Serio, marzenia się spełniają. Trzeba tylko znaleźć coś wystrzałowego do ubrania. Pierwszy raz widziałam Klaudię tak szczęśliwą.
Po prostu nie mogła przestać się uśmiechać. Może ten Maciek wcale nie jest taki głupi, na jakiego wygląda? Zgodnie z postanowieniem, Klaudia i Sylwia po lekcjach wybrały się na zakupy. Dziewczyny buszują w butiku. Klaudia bez przekonania wybiera kilka ciuchów. Chce je przymierzyć i zapytać o zdanie Sylwię. Jak tam, Sylwia? No i jak ci się podoba? Ej, super, naprawdę świetnie wyglądasz w tej bluzce. Właśnie tak myślałam, czy na tą imprezę będzie dobra, jak ci się podoba. Jest okej. Okay. Ej, świetna, po prostu zazdroszczę. Naprawdę. No, a pokaż, co ty sobie wybrałaś. Nie, to te kratki są zbyt poważne, nie na imprezę. To jest zbyt mdłe, to jest genialne, przymierz to. O Boże. O nie. Ostrożnie. Czekaj, nie wiesz się tak. Nie wiesz się tak, zdejmij ją tak ostrożnie. Co ja się teraz zepsuła? No w co ja się teraz zepsuła? Wybierzemy coś innego. Ściągnij, ale uważaj, Boże, uważaj, żeby się nie podarła. Może przepraszam, czy coś się stało? Nie, wszystko w porządku, przepraszamy. Wybierzemy coś innego. Nie chcę nic innego. Co ja się teraz ubiorę? Wybierzemy coś innego, no. Co ja się teraz ubiorę? Klaudia, nie przejmuj się. Jak mam się nie przejmować? Wszystko jest na mnie za małe. Chodź, idziemy stąd. Nie no, może... Idziemy stąd. No jak chcesz. Myślałam, że te zakupy to fajny pomysł, a to jakaś totalna porażka. Upokorzyłam Klaudię. Przeze mnie było jej przykro, że się nie zmieściła w tą koszulkę. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Trochę szkoda, powinna się zabrać ze siebie. Może razem będziemy chodzić na jakiś fitness czy siłownię. Ja rozumiem, że dziewczyny chcą ładnie wyglądać, ale przecież wiedzą, że mała bluzka to nie dodaje uroku i źle się w tym wygląda. Wiedziałam, że te zakupy to zły pomysł. Po raz kolejny nie mogłam nic znaleźć na siebie, jak ja teraz pójdę na imprezę. Dlaczego Sylwia mnie zmusiła, żeby tutaj przyjść? Czuję się znowu upokorzona. Wiem, że to moja przyjaciółka i chciała dobrze, ale nie wyszło. Klaudia załamała się tym, co wydarzyło się podczas zakupów. Dziewczyna jest u kresu wytrzymałości. Nie może zaakceptować swojego wyglądu i jest przekonana, że to on jest przyczyną wszystkich porażek. Czuje się gorsza od swoich rówieśników, ale z nikim nie chce się dzielić swoimi problemami. Klaudia czeka w domu na obiad. Cześć, kochanie. Hej. Cześć, Klaudia. Elo. Jak tam w szkole? Jak to w czerwcu, nauczyciele dają wycisk. No wiem, to był trudny rok, a zwłaszcza dla ciebie. Dlatego postanowiliśmy z mamą, że należy ci się wypoczynek. W jakim sensie? Miała być niespodzianka, ale powiem ci już teraz. Jedziesz nad morze. Kiedy? W lipcu. Wykupiliśmy ci obóz w Dębkach. Słońce, plaża, nowi ludzie. Może jakiegoś fajnego chłopaka poznasz. Tylko pamiętaj, najpierw musisz go przyprowadzić do taty, do akceptacji. Chodźcie. Obiad. No szybko, bo wystygnie. Czy wy jesteście normalni? Wysyłacie mnie na obóz nad morze. Mam paradować w kostiumie i tuczycie mnie makaronem? No ale Klaudia, to przecież twoje ulubione spaghetti. Nie, mylisz się. To było moje ulubione spaghetti, kiedy byłam szczupła. Nie teraz, kiedy wyglądam jak wieloryb. Może trochę więcej zrozumienia. Jak ty się do mamy odzywasz? No, Klaudia, zawsze lubiłaś włoską kuchnię. Przecież to tylko makaron. Jak nie chce, może zjeść coś innego. Przecież nikt jej nie zmusza. Nie wiem. Ona się zamknęła w swoim pokoju, słuchaj. Ja może pójdę do niej. Iść na szybko. Ona pewnie ma jakiś problem w szkole. Dobra. Wiem, że moi rodzice cieszą się, że jestem zdrowa. Ale czy oni nie widzą, że wyglądam jak świnia? Ja mam chodzić po plaży w kostiumie? Jeszcze jakiś chłopak? To przesada. Nie wiem, co ją gryzło. Może ma jakieś problemy kobiece. Ja wiem, że ona trochę przytyła. Ale po pierwsze, tamta kuracja była niezbędna. A po drugie, czy ona się musi głodzić? Może ona się zakochała i dlatego jest taka drażliwa? No ja w jej wieku zakochiwałam się bez przerwy. I oczywiście za każdym razem nieszczęśliwie. I pamiętając to, nie chciałabym ponownie przez to przechodzić. Iwona, zaniepokojona nieoczekiwanym wybuchem córki, chce od razu porozmawiać z Klaudią i wyjaśnić sprawę. No Klaudia, no to chyba, że się zakochałaś. Mamo, weź daj spokój. No powiedz, kto to? Mamo. Znam jego imię? Mamo, nie ma o czym mówić. To ktoś z klasy? O. Klaudia, nie wstydź się, no przecież mamie możesz powiedzieć o wszystkim. Mamo, naprawdę, bardzo chce mi się spać.
No dobrze, to śpi. Ale pamiętaj, że ze mną zawsze o wszystkim możesz porozmawiać, tak? Mhm. No. Nie rozumiem, dlaczego Klaudia nie chce ze mną rozmawiać. No, kiedyś zawsze, ilekroć miała jakiś problem, przychodziła z nim do mnie. Nie wiem, przecież ona ma świadomość, że na mnie i na męża może zawsze liczyć. Nie mogłam powiedzieć mamie, że zakochałam się w Maćku. Nigdy go nie lubiła, zresztą tak samo jak Sylwię. Piątkę mogłyby sobie przybić. Obie by mi go wybijały z głowy cały czas. Następnego dnia Klaudia niechętnie idzie do szkoły. Jest przywita i smutna. Nie wie, jak mogłaby zbliżyć się do Maćka. Stara się go unikać. Dziewczyna boi się odrzucenia i kolejnych żartów Zośki. O, Klaudia, poczekaj! Słuchaj, co tam u ciebie w ogóle? Wszystko w porządku, a co u ciebie? No, właśnie mam taką sprawę. Czy mógłbym wziąć u ciebie te korepetycje? Nie ma problemu, mówiłam ci. Naprawdę strasznie mi na tym zależy, kurczę, mam problemy. Spoko. To co, dzisiaj po szkole? Dzisiaj? No zgódź się. Proszę. No dobra, spoko, niech będzie dzisiaj. Tak? No okej. Okay. No okej, okay, dobra, to widzimy się po szkole, co? Może być po szkole, u mnie? No okej, okay, zgoda. Dobra. To co? No to papa. Rety, Maciek się do mnie odezwał. Sam. Po prostu podszedł do mnie i zagadał. Ale się cieszę, że się spotkamy. Sam na sam. To nic, że będę mu tylko tłumaczyła chemię. Szkoda tylko, że nie mam nic nowego, w co mogłabym się przebrać, ale i tak się cieszę. Po lekcjach Maciek przychodzi do mieszkania Klaudii. Nastolatka pomaga mu nadrobić zaległości z chemii. Co się dzieje z wodorem? No, uda też. Super, umiesz to. Zaliczysz na 100%. Serio? Kurczę, jednak chyba pojadę na ten obóz. No, pewnie. W ogóle, jak to jest, że z tobą zawsze jest tak prosto? Mówiłam, że to jest po prostu kilka łatwych zasad i tyle. Dobrze wiesz, że masz same piątki, a ja ledwo co ciągnę. A jeszcze mój ojciec powiedział, że mam zostać prawnikiem. Ogarniasz to? Ale kim ty byś chciał zostać? No nie wiem, w sumie lubię się ruszać. To bym poszedł na jakiś AWF na przykład. No, no ale ojciec się nie zgodzi. Ale dlaczego ma się nie zgodzić? Przecież to twoje życie. No wiem, nawet matka mu nie chciała o tym mówić, bo nie chciała go drażnić. Na pewno się nie zgodzi. Ale słuchaj, Maciek, w sensie, no ja sobie jakoś nie wyobrażam tego, że twoje życie, tak? Ty chciałbyś iść na AWF? O kurde, spóźniasz się na trening. Jezu, naprawdę ci bardzo dziękuję, nauczyłaś mnie. Naprawdę, nie Klaudia, ma za co. Jesteś najlepsza. Dzięki, w sensie takim, że jak będziesz potrzebował pomocy, to po prostu powiedz, tak? I Maciek, twój długopis. Dzięki. Chciałam powiedzieć mu, że jest najfajniejszym chłopakiem, jakiego znam. Że chciałabym pójść z nim do kina czy na spacer, ale bałam się, że mnie wyśmieje. Klaudia bardzo mi pomogła. Bez niej bym chyba tego nie zakumał. W sumie szkoda, że tak ostatnio strasznie przytyła. Gdyby nie to, to byłaby z niej bardzo fajna laska. Następnego dnia Klaudia zastanawia się, jak powiedzieć Maćkowi, co do niego czuje. Cześć, Tuściochu. Cześć, Maciuś. Słyszałam, że twoi starzy kupili ci nowy basen. To co, jacuzzi, szampan? No jasne, jak chcesz, to wbiję. No ja też wbiję. Będą super las wstęp, super. O, no dobra, to widzimy się później. Larka. Zazwyczaj. A ty jaki kostium założysz? A co tam smarujesz? Nie twoja sprawa. Pokaż, pochwal się. Oddaj mi to. Oddaj mi to. Zaraz, zaraz, gdzie tu jest początek? O, mam. Drogi Maćku, odkąd wróciłam do szkoły, nie mogę przestać o tobie myśleć. Chciałabym się z tobą spotkać. Nie no, Klaudia, to prawdziwa poezja miłosna. Szkoda tylko, że adres nie ten. Klaudio, zaczekaj! Dajcie mi wszyscy święty spokój! Porąbało cię, dziewczyno! Klaudio, zaczekaj! Zośka znowu mnie upokorzyła i to w dodatku przed całą klasą. Dobrze wiedziała, że mi zależy na tej imprezie u Maćka i co? Wymyśliła imprezę w basenie? Jak ja mu się pokażę w stroju kąpielowym? Co ona sobie właściwie myśli? Że Maciek zwróci na nią uwagę, jak napisze do niego kilka pachnących liścików? Przecież to niemożliwe. Nie ma opcji, żeby Maćkowi spodobał się ktoś taki jak ona. Na jej miejscu już dawno bym się pocięła. To, co zrobiła Zośka, było straszne. Upokorzyła Klaudię przed całą klasą. Wszyscy się śmieli, nikt nie stanowi jej obronie. Oczywiście jej Maciuś także. Nie wiem, co teraz będzie. Klaudia się załamie. Po incydencie w szkole Klaudia długo nie wraca do domu. Jej mama niepokoi się przedłużającą się nieobecnością córki. Kobieta po raz kolejny próbuje dodzwonić się do Klaudii. Telefon jednak nie odpowiada.
Dalej nie odbiera? Nie, nie odbiera. I w dodatku ma telefon wyłączony. Kochanie, nie denerwuj się. Spróbuj zadzwoń do jej koleżanki. Do Sylwii? No przecież dzwoniłam do niej już dawno. Mówiła, że Klaudia prosto po szkole poszła do domu. 2 godziny temu. Nie denerwuj się, ona na pewno zaraz przyjdzie. Ja czuję, że coś się stało. Co się mogło stać? Przecież gdyby się coś wydarzyło, na pewno byśmy dawno o tym już wiedzieli. Ty niekoniecznie, a ja jestem matką i czuję, że coś jest nie tak. Twoja 15-letnia... Klaudia! Klaudia, kochanie, gdzie byłaś? Dlaczego nie odbierałaś telefonu? Widzisz? Jak się zamknęła w pokoju, to ewidentnie świadczy o tym, że coś złego się dzieje. Ona do tej pory nigdy tak nie robiła. Coś jest nie tak. Ona ma poważny kłopot. Uspokój się. No jak mam się uspokoić? Dziewczynki w jej wieku dojrzewają i różnie się zachowują. A cóż ty wiesz o dojrzewaniu dziewczynek? 15-letnia córka wałęsa się po mieście wieczorami, nie wiadomo z kim, a ty o dojrzewaniu dziewczynek. Naprawdę, bądź wyrozumiała. Przecież spóźniła się kilkanaście minut. Jak możesz przyjmować to z takim spokojem? Jakie 15 minut? 2 godziny temu powinna była wrócić. Nie wiesz, gdzie była, nie wiesz z kim, nie wiesz, co robiła. Nie martwi cię to? Bo mnie bardzo. Martwi, ale jeżeli ciebie martwi, to pójdź do niej, porozmawiaj. Może coś więcej się dowiesz. Oczywiście, że pójdę. Przecież nie będę tak siedzieć z założonymi rękoma. Iwona oczywiście przesadza. Klaudia jest w takim wieku, że tylko Bogu dziękować, że się nie sięgnęła po alkohol czy narkotyki. A że raz przyszła później do domu, przecież to się każdemu zdarza. Ja czasami mam ochotę zabić Krzysztofa za to jego bagatelizowanie spraw. On zdaje się zachowywać tak, jakby nie miał zupełnie świadomości, że z Klaudią coś się dzieje. Obudzi się dopiero potem, kiedy już będzie za późno i oczywiście będzie miał do mnie pretensje o to, że nic mu nie powiedziałam. Typowe. Po powrocie do domu Klaudia wchodzi na profil swojej klasy na portalu społecznościowym. Tematem numer 1 jest tam dzisiejsze zajście w szkole. Załamana dziewczyna dzwoni do Sylwii. Widziałaś to? Widziałaś to, Sylwia? Gadają tylko o mnie i o Maćku. Nie no, coś tak w ogóle jakieś niepoważne. Klaudia. Zadzwonię później. Klaudia, my się z tatą naprawdę o ciebie martwimy. Ty nigdy nie wróciłaś jeszcze do domu tak późno. W dodatku dzisiaj nawet nie odbierałaś telefonu. Musiałam się przyjść, a telefon mi się rozładował. Posłuchaj mnie. Powiedz mi w końcu, co się dzieje. Chcesz wiedzieć, co się dzieje? Tak, chcę wiedzieć, co się dzieje. Nienawidzę tej szkoły, nienawidzę tych ludzi i nienawidzę siebie. Ale dlaczego? Powiedz, co się stało. Ktoś ci dokucza. Chcesz, żebym poszła do wychowawczyni? To nie. Pójdę. Wiesz, czego chcę? Chcę, żebyś mnie przeniosła do innej szkoły. No ale dlaczego? Ale przecież tak upiaś... Chcę, żebyś mnie przeniosła do innej szkoły albo wyjdź stąd. Klaudia. Powiedziałam ci, żebyś stąd wyszła. Wyjdź dobrze. Stąd. Wyjdę. I bardzo dobrze. Nikt mnie nie rozumie. Nawet moja własna matka. Miałam nadzieję, że mi pomoże. Ale nie, ona jest przecież szczupła i ładna. Więc z jej strony czeka mnie tylko ściana. Zupełnie nie wiem, co robić. Nie wiem, nie mam pojęcia, z której strony to ugryźć. Może powinnam pójść do tej szkoły, jednak porozmawiać z wychowawczynią. To rozsądna kobieta. Nie wiem, może ona coś mi doradzi. Ja po prostu nie wierzę, że chodzi tylko i wyłącznie o to, jak Klaudia wygląda. Klaudia boi się kolejnych drwin. Na korytarzu dziewczyny ze szkoły rozmawiają o castingu dla modelek. Mi właśnie pysz na brodzie wyskoczył. Nie żartuj, masz go od dawna. Ta, myślisz, że z tymi krzywulcami masz w ogóle szansę? Właśnie. Tak jak Kate Moss się odezwała. Ta, lepiej spójrz na siebie. Dziewczyny, nie słyszałyście dzwonka na lekcję? Zmykajcie już do klas. No już, już. Ciebie, Klaudia, też to dotyczy. No, zmykaj. Kurde, ten casting to jest dobry pomysł. Jeżeli wezmę w nim udział, to Maciek zakocha się we mnie. Wtedy wszystko będzie dobrze. Tylko trzeba znaleźć sposób, jak schudnąć w te 2 tygodnie. Szkoła to nie miejsce na tego typu ogłoszenia. Już dawno powinni tego zabronić. Tylko niepotrzebnie przewraca tym dziewczynom w głowach. Na przerwie Klaudia zabiera Sylwię do szkolnej toalety. Nie może się doczekać, by powiedzieć jej o swoim nowym planie. Co to za
tajemnica? No słyszałaś o tym castingu? No wszyscy o tym słyszeli, cała szkoła o tym gada. No ale chyba nie myślisz, że chcesz pójść na niego? Czy ty też uważasz, że jestem na to za niego? Nie, źle mnie zrozumiałaś, no coś wymyślimy. No ja mam nadzieję, słuchaj, to są tylko 2 tygodnie. Wymyślmy coś. No to może dietety. Nie będę się gotowała dietami, coś innego. No to sport, no, fitness. Nie, ile czasu to w ogóle zajmie? No nie wiem, może nawet parę miesięcy. Nie, za długo, coś szybciej. Myśl. No, możemy biegać razem po szkole. Nie, to jest w ogóle bez sensu. No to nie wiem, Klaudia. Błagam, wymyśl coś. Naprawdę, nie wiem. Sylwia jest niby moją przyjaciółką, ale nie pomogła mi za bardzo. Samo nie wiem, jakieś fitness, dietetyki w ogóle bez sensu. Nie podobało mi się to strasznie. Dlaczego nikt nie wymyślił jeszcze pigułek na szybkie odchudzanie? Nie wiem, czy ten casting to dobry pomysł. Nie chcę, żeby się znowu ośmieszyła. Ale bardzo się cieszę, że postanowiła coś zmienić. Chętnie jej pomogę. Tej nocy Klaudia nie może spać. Cały czas myśli o zbliżającym się castingu. Czasu na działanie ma niewiele. Nad ranem dziewczyna zrywa się z łóżka i siada do komputera, by poszukać sposobów na szybkie schudnięcie. Nastolatka chce bez wysiłku pozbyć się zbędnych kilogramów i odzyskać dawną figurę. Liczy, że w ten sposób zdobędzie sympatię Maćka i utrze nosa Zośce. Na szybkie odchudzanie. Dziewczyna szybko trafia na reklamę pastylek gwarantujących rezultaty w krótkim czasie. Velaris. Klaudia jest tak zdesperowana, że bez wahania zamawia drogie tabletki. Kilogramów w 14 dni. Pobyt w spa. Okej. Zdecydowałam się na te tabletki. Dzięki nim na pewno spodobam się Maćkowi. A w dodatku wygram casting. Teraz na pewno wszystko będzie lepiej. Następnego dnia rano odbywa się pierwsza lekcja WF-u z udziałem Klaudii. Dziewczyna nie może się doczekać, żeby powiedzieć przyjaciółce o swoim wczorajszym odkryciu. Wierzy, że dzięki tabletkom pozbędzie się problemów z nadwagą. Wiesz co? Znalazłam świetny sposób na odchudzanie. A co z naszym bieganiem, z siłownią? Nie mam na to czasu. Dużo lepsze będą tabletki. Tabletki? Tak, znalazłam w internecie. Pomogą mi schudnąć 20 kilo w ciągu 2 tygodni. Ty chyba oszalałaś. Chcesz ryzykować życiem dla tego dupka? No daj spokój, mają same dobre recenzje. Nie no, weź się zastanów nad tym, co ty gadasz. No proszę cię. A mogłabyś mi też pożyczyć trochę hajsu, bo rodziców nie poproszę o to. Zapomnij o tym, Klaudia! Wiesz co, chyba powinnam porozmawiać z twoimi rodzicami. Jeżeli porozmawiasz z moimi rodzicami, to przestaniemy być przyjaciółkami. Dziewczyny, co wy tu jeszcze robicie? Już dawno po dzwonku na lekcję. Szybciutko, pomóż ci koleżankom przenieść skrzynię na dużą salę. Ja nie będę skakała przez skrzynię. Nie ma żadnego ale. Szybciutko na salę, dziewczyny. Sylwia jest niby moją przyjaciółką, ale w ogóle mnie nie wspiera. Ona nie wie, jak to jest być brzydką i grubą. W ogóle mnie nie rozumie. Co ona sobie myśli? Że weźmie kilka pigułek i zrzuci 20 kilo? Przecież tak się nie da. Tylko nie wiem, jak jej to wytłumaczyć. No dobra, Iza. Teraz twoja kolej. Nauczycielka nie zwolniła Klaudii z zajęć WF-u i dziewczyna musi wykonać zaplanowane ćwiczenie. Znakomicie! Zaliczone na piątkę. Klaudia, przyjmujemy zakłady, czy w ogóle oderwiesz się od ziemi. Postawiłam 2 dychy, że nie zawiedź mnie. Zośka, nie będę tolerować takich zachowań na lekcji. Ale proszę pani, jest troski. Na wypadek, gdyby dźwig był potrzebny. Dosyć tego. Po lekcji zgłosisz się do pani dyrektor. Klaudia, jesteś gotowa? Klaudia, nikt ci nie jest. Klaudia! Nie powinnam była zmuszać jej do tych ćwiczeń. Dopiero co wróciła do szkoły po chorobie. A znów stała się pośmiewiskiem kolegów. Od kiedy wróciłam, wszyscy się ze mnie śmieją. Mówiłam tej babie, że nie chcę skakać przez kozła i co? Wywaliłam się. Teraz już będzie tylko gorzej. Klaudia, gdzie jesteś? Klaudia! Klaudia, nic ci nie jest. Mocno się uderzyłaś. Wiem, jak się czujesz. Kiedy miałam 17 lat, mocno przytyłam.
Moja mama bardzo chorowała, ojciec pił, a ja zajadałam problemy. Nawet się nie zorientowałam, kiedy przytyłam 40 kilo. I co pani zrobiła? Na początku nic. Byłam zła na cały świat. Ale potem zawzięłam się. Zaczęłam ćwiczyć, zmieniłam dietę. Czasami nie mogłam ruszyć palcem, ale nie poddawałam się. A ile to czasu pani zajęło? Nie pamiętam. Jakieś pół roku. Chcesz? Dam ci na początek prosty zestaw ćwiczeń. Damy sobie z tym radę. Nie poddawaj się, głowa do góry. To jeszcze nie koniec świata. Dziękuję bardzo. U mnie nie ma taryfy ulgowej. Takie mam podejście do życia i tego samego wymagam od swoich uczniów. Ale żal mi jej, bo dzieciaki w tym wieku potrafią być bardzo okrutne. Ale myślała, że mnie pocieszy tą swoją głupią historyjką? To pewnie i tak była nieprawda. Poza tym ja znalazłam dużo lepszy sposób na schudnięcie niż te jej głupie ćwiczenia. Klaudia musi szybko zdobyć pieniądze, żeby zapłacić za cudowne tabletki z internetu. Wie, że okradanie rodziców to błąd, ale w tej chwili tabletki są dla niej najważniejsze. O, Klauduś, słuchaj, kochanie, byłam już dzisiaj u twojej pani wychowawczyni, rozmawiałam też z tatą, także córuś, posłuchaj, nie bój się, poradzimy sobie razem, nie zostaniesz sama z tym kłopotem. Wszystko będzie dobrze. Ale już nie ma czym się martwić. No to dobrze. Mało brakowało, by mnie przyłapała. Strasznie mi głupio, ale potrzebowałam pieniędzy na te tabletki. Kamień spadł mi z serca. Klaudia zawsze była przecież rozsądną dziewczyną, więc to niemożliwe, żeby chodziło o to, że przejmuje się tym, co myślą i mówią o niej rówieśnicy. Po kilku dniach Klaudia odbiera długo wyczekiwaną przesyłkę. Dziewczyna jest przekonana, że teraz jej życie zupełnie się odmieni. Chce jak najszybciej zażyć tabletki i sprawdzić ich działanie. Od tego przecież zależy jej sukces na castingu i sympatia Maćka. Dawka. Jedna tabletka. Dwie też mi przeszkodzą. Będzie dobrze. Powoli wszystko zaczyna się układać. Te tabletki naprawdę działają cuda. Już widzę efekty. A najlepsze jest to, że niedługo Maciek się we mnie zakocha i naprawdę wszystko już będzie w porządku. 3 dni później Klaudia jest ciekawa rezultatów cudownej kuracji. Wieczorem dziewczyna wchodzi do łazienki. Z wielką nadzieją i przejęciem staje na wadze. Nieoczekiwanie spotykają wielkie rozczarowanie. Od kiedy zaczęła stosować tabletki, nie schudła ani grama. Dziewczyna jest załamana. Jej plan się nie sprawdza, a do castingu zostało już tylko kilka dni. Zdesperowana nastolatka łyka kolejne tabletki. Liczy na to, że w ten sposób szybciej pozbędzie się nadwagi. Klaudia, kochanie, nic ci się nie stało? Klaudia! Klaudia, kochanie, czy wszystko okej? Okay? Wszystko w porządku. Klaudia, ty płakałaś. Co się dzieje, dzieciaku? Nic się nie dzieje. Wszystko jest w porządku. Klaudia, co się dzieje? Proszę cię, porozmawiaj ze mną. Nie będziemy rozmawiać. Klaudia, porozmawiaj ze mną! Dlaczego te tabletki nie działają? Może coś jest z nimi nie tak? Może one są przeterminowane? Może znowu powinnam zwiększyć dawkę? A może mi już nic nie pomoże? Klaudia ma żal do Sylwii, że nie poparła jej pomysłu z tabletkami odchudzającymi. Od kilku dni ignoruje przyjaciółkę, gdy ta próbuje wyciągnąć do niej rękę na zgodę i odzyskać przyjaźń Klaudii. Klaudia, zaczekaj. Zaczekaj na mnie, chciałam z tobą porozmawiać. Ty też chcesz się ze mnie ponabijać, tak? Nie, proszę cię, naprawdę. Martwię się o ciebie. To się nie martw. Jak się czujesz? W porządku, ale to nie twoja sprawa. Wzięłaś te tabletki? Nie twoja sprawa. Proszę cię, Klaudia, nie rozmawiaj tak ze mną. Bo co?
Jestem twoją przyjaciółką, martwię się o ciebie. Nie jesteś moją przyjaciółką. Super. Ostatnio gorzej wyglądasz. Chciałam po prostu sprawdzić... Ja gorzej wyglądam, tak? Dziękuję ci bardzo. Jeszcze ty do kolekcji. Kolejne po prostu. Też chcesz się przyczepić, że jestem gruba? Ja do ciebie mówię? Też chcesz się przyczepić, że jestem gruba? Przysypiasz na lekcjach. Widzę, że te tabletki mają na ciebie zły wpływ. Martwię się o ciebie. Zrozum to wreszcie. Te tabletki mają na mnie bardzo dobry wpływ. Ale ja czytałam o tym w internecie. Ja też czytałam o tym w internecie. Nie, wcale nie. Naprawdę, ja ten też casting jest dla ciebie tak ważny? Tak, jest ważny. A co? Jesteś zazdrosna? Ty oczywiście, chcesz go wygrać, tak? Ty chcesz chyba wygrać. Nie chcesz powiedzieć, że chcesz wziąć udział w castingu. No chyba, że to casting na wieloryba. Czy ty jesteś normalna? Ja ty zdajesz sobie sprawę z tego, co ty do mnie mówisz? To też kiedyś byłam szczupła i co? Patrz, jak skończyłam! Nie sądzę, że byłaś szczupła. Ale jej odwaliło. Nie jesteś bez winy, weź! Może mi jeszcze powiesz, że to ja pierwsza na nią napadłam? Tak, zaświadczę o tym. Swój wart swego, co? Dobra, daruj sobie. Z Klaudią jest coś nie tak. Jest zielona na twarzy. Martwię się o nią. Boję się, że to przez te tabletki. Wiadomość o incydencie przed szkołą szybko dotarła do wychowawczyni dziewczyn. Klaudia i Zośka zostały wezwane na rozmowę. Nauczycielka chce im udzielić ostrej reprymendy i ostatecznie zakończyć konflikt między koleżankami. Wasze zachowanie jest skandaliczne. Ale nasze? Jakie nasze zachowanie? Co to było dzisiaj rano? O ile proszę pani, to Klaudia na mnie napadła i nawet nie miałam jak się bronić. Klaudia, nie powinnaś rzucać się na koleżankę. A ty nie powinnaś jej prowokować. O czym już zresztą chyba rozmawiałaś z panią dyrektor. Tak, wiem, rozmawiałam. Nie mam już teraz wyjścia. Muszę wezwać waszych rodziców do szkoły. Klaudia, nic ci nie jest? Brzuch mnie trochę boli. Jesteś cała rozpalona. Natychmiast do pielęgniarki. To się nie mieści w głowie. Te dziewczyny są gorsze od chłopaków. Ich zachowanie jest skandaliczne. Wbrew radom nauczycielki, Klaudia nie idzie do pielęgniarki. Dziewczyna czuje się coraz gorzej, ale nie chce się przyznawać, że połknęła tabletki z internetu. Co jest, grubasie? Zamiast zainteresować się stanem Klaudii, nastolatek zaczyna filmować ją telefonem. Klaudia robi jeszcze kilka kroków i osuwa się na ziemię. Klaudia, co ci jest? Klaudia, słyszysz mnie? Klaudia! Odsuńcie się! Zróbcie się, zróbcie miejsce! Klaudia. Nie ma czym oddychać! Co Klaudia. Się stało? Nie wiem, Klaudia, obudź się! Nie, ona już nie korzysta z inhalatora, ma, Klaudia! Na pewno ma, szukaj! Nie, to wszystko przez te tabletki odchudzające, Klaudia! Tabletki? Słyszysz mnie? Czy wy wiecie, czym to grozi? Głupie dziewczyny! Co wyście zrobiły? Wzywaj pogotowie! Klaudia! 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 Jak usłyszałam od Sylwii o tych tabletkach na odchudzanie, myślałam, że obu im spuszczelanie. Przecież musiały wiedzieć, jak to się może skończyć. Jak zobaczyłam Klaudię, jak leżała na tym korytarzu, myślałam, że nie żyje. Przecież to moja wina, mogłam ją powstrzymać. Kurczę, jest mi strasznie przykro, że tak to wszystko się potoczyło. Naprawdę tak strasznie się czuję, że nie wiem. Może gdybym się nie śmiał, może by było inaczej. Zachowanie Zośki, oparte na typowych stereotypach o osobach otyłych, doprowadziło do tragedii, która się wydarzyła. Wykorzystując swoją pozycję liderki, ośmieszała i poniżała Klaudię absolutnie bezkarnie. Kiedy zadzwonili do nas ze szpitala, po prostu serce mi stanęło. Klaudia doznała zapaści. Ona mogła umrzeć. I to dlaczego? Tylko dlatego, że chciała, żeby koledzy ją lubili. Klaudia poszła drogą na skróty. Nie przyjęła żadnej z oferowanych jej pomocy. Sylwia natomiast, jako jej przyjaciółka, wszystko ukrywała w tajemnicy. Na szczęście obecnie Klaudia jest pod opieką dietetyka i jest na dobrej drodze do wyzdrowienia. Nie zdawałam sobie sprawy, że Klaudia tak bardzo cierpiała. Gdybyśmy z nią rozmawiali, gdybyśmy jej słuchali, na pewno nie doszłoby do tej tragedii. Nie bez winy są też rodzice Klaudii, którzy jakby nie zauważali problemu i bagatelizowali całą sprawę. Kiedy Klaudia dała im wyraźnie znać, że nie akceptuje swojego ciała, nie zaproponowali jej żadnej pomocy, chociażby w postaci wizyty u dietetyka czy w poradni psychologicznej.